Wyznacz rekurencyjne określenie ciągu AN oraz ciągu BN. Aby zapisać ciąg zapisany za pomocą wzoru ogólnego w sposób rekurencyjny, stosujemy dwie metody. Albo ustalamy wzór na różnicę AN plus 1 minus AN, albo na iloraz AN plus 1 przez AN. W tym filmie pierwszą metodę zastosujemy do ciągu AN, natomiast drugą metodę dla ciągu BN. Wzór na nth wyraz ciągu AN już mamy. Wiemy, że AN wynosi n do kwadratu. Musimy więc policzyć AN plus 1. Czyli pod każdego n wkładamy n plus 1. Czyli mamy n plus 1 do kwadratu. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia, zastosujmy go, czyli mamy pierwsze wyrażenie do kwadratu plus 2 razy pierwsze razy drugie, czyli plus 2n i plus drugie wyrażenie do kwadratu. Teraz możemy już liczyć różnicę, czyli mamy a n plus 1 minus an, to wynosi pod a n plus 1 wkładamy nasze wyrażenie, czyli mamy n kwadrat plus 2n plus 1. Natomiast pod ad n wprowadzamy wzór na an, czyli n kwadrat, czyli mamy minus n kwadrat. Redukujemy wyrazy podobne, czyli n kwadraty się skracają, zostaje nam 2n plus 1. Teraz musimy przenieść wyraz n-ty na prawą stronę, ponieważ po lewej stronie był ze znakiem minus. Jak przeniesiemy go na prawą stronę, znajdzie się on tam ze znakiem plus. Czyli mamy an plus 1 równa się, po przeniesieniu mamy an i plus to nasze wyrażenie, które już było po prawej stronie. Musimy jeszcze znać pierwszy wyraz. Czyli ze wzoru na an liczymy sobie pierwszy wyraz, czyli pod n wkładamy jedynkę, czyli mamy 1 do kwadratu, to nam daje 1. I teraz już wystarczy zapisać wzór w sposób rekurencyjny, czyli pierwszy wyraz wynosi 1, a n plus pierwszy wyraz to jest n-ty wyraz plus 2n plus 1 dla n większego bądź równego 1. Drugą metodę zastosujemy dla ciągu BN. Wyraz n-ty ciągu BN już znamy, wiemy, że on wynosi 5 do potęgi n-tej. No to musimy jeszcze poznać wyraz BN plus pierwszy, czyli pod n wprowadzamy wyrażenie n plus 1, czyli mamy 5 do potęgi n plus 1. Z działań na potęgach wiemy, że to jest to samo co 5 do potęgi n-tej razy 5 do potęgi pierwszej, czyli po prostu razy 5. I teraz podstawmy to do naszego ilorazu, czyli mamy bn plus 1 przez bn, to jest równe. Pod bn plus 1 wprowadzamy b do potęgi n tej razy 5, a nasze b do potęgi n, bn wynosiło 5 do potęgi n tej. No i skracamy tutaj 5 do potęgi n tej, zostaje nam 5. Czyli mamy bn plus 1 przez bn wynosi 5. Teraz pozbywamy się po lewej stronie n tego wyrazu, czyli obustronnie mnożymy przez bn i dostaniemy bn plus 1, to jest to samo co 5bn. Musimy jeszcze znać wyraz pierwszy, czyli policzmy b1, liczymy go ze wzoru na bn, czyli pod n wstawiamy jedynkę. Mamy 5 do potęgi pierwszej, co nam daje 5. Czyli ciąg bn zapisany w sposób rekurencyjny wygląda następująco. b1 wynosi 5, a bn plus 1 to jest 5bn. I ten wzór obowiązuje dla wszystkich n-ów większych bądź równych 1.